Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Wayne, czyli nowego tytułu niezależnego dostępnego aktualnie na konsolę PS4, a w przyszłym roku, chciałby się powiedzieć już, ale mamy dopiero początek, również na komputery osobiste. Jest to gra z gatunku, eksploracyjnego, podróżniczego. Trudno jednoznacznie określić, może łatwiej byłoby porównać to do innych tytułów. Gra w stylu Journey, znanych z konsoli Sony, czy też w ostatnim czasie wydanych Gree, bardzo fajna przygoda 2D. I również tutaj historia skupia się na przemierzaniu tajemniczego świata, po drodze spotykając pewne zagadki do rozwiązania, a to wszystko w otoczce naprawdę przyjemnej ścieżki dźwiękowej. Dlaczego jest to więc wyłącznie przeglądowy odcinek, a nie pełna seria, skoro cała ta historia zapowiada się niesamowicie? Przyznam, że trudno mi wyobrazić sobie komentarz do tego, czy też wspomnianych wcześniej tytułów, tak, żeby nie zaburzyć wizji twórców. To, że w danym momencie jest cisza, to wcale nie znaczy, że jest to fragment, w którym powinienem gadać. Czy tym bardziej, gdy gra muzyka, no to grzechem jest ją zagłuszać. Wiem, że w tym odcinku będę dość często grzeszył, ale bardziej chcę pokazać, co to jest za tytuł. I jeżeli ktoś będzie miał okazję przeżyć go osobiście, no to być może też i zachęcić tym odcinkiem. Jeszcze będąc chwilę przy wprowadzeniu, dwa słowa o twórcach. O ile studio być może nie jest jakoś specjalnie znane, tak, znajdują się w nim osoby, które pracowały nad takimi tytułami jak The Last Guardian, Battlefield 3 czy seria Killzone, więc myślę, że mają doświadczenie w grach. No i teraz pytanie, jak to przełożyli na tę historię? Ale to zobaczymy już w samej rozgrywce. Tura zaczyna się dość niepokojąco i to jest też kolejny powód, dla którego ciężko wyobrazić sobie prowadzenie takiej serii, ponieważ dla każdego ten obraz, który widzimy, może oznaczać co innego. Jedni potraktują to dość powierzchownie jako historia świata, który ulega zagładzie i być może rozwiązanie pewnej tajemnicy, dlaczego do tego doszło, albo jak to wszystko dalej się potoczyło, ale kto inny może interpretować to nieco bardziej osobiście. Na przykład droga wejścia w nauk i poszukiwanie ścieżki, aby wyjść z niej, czy też utrata bliskiej osoby, gdy świat, który nas otacza, ulega zrujnowaniu i trudny powrót do rzeczywistości poprzez pogodzenie się z losem, odnalezienie jakiegoś celu w życiu. Dlatego uważam, że grzechem byłoby narzucenie jakiejkolwiek narracji, czy też swojego pomysłu na to, co tutaj widzimy, a może też i słyszymy. Ponoć po burzy zawsze wychodzi słońce i tak też mamy tym razem. Ale pojawiło się wiele pytań. Kim była ta tajemnicza postać, która
chyba nie udzieliła nam pomocy, choć być może właśnie zawdzięczamy jej to, że jesteśmy teraz ptakiem. Czorny, bo czorny, ale mimo wszystko dostojny. Dokąd dalej? Tu zaczyna się też ta właśnie cała eksploracja. Pełna dowolność, możemy lecieć gdzie chcemy, zobaczyć co chcemy. Czy tak naprawdę ten kanion w jakiś sposób jest dość magnetyzujący. Tak trochę odcinając się jeszcze od historii, jeżeli chodzi o samo działanie gry, z tego co słyszę, konsola nie wykorzystuje swoich możliwości, więc prawdopodobnie na PS4 Pro i zwykłym PS4 działa to tak samo. No i czuć rękę The Last Guardian, czy tam tych twórców, że czasem te klatki jakby spadały. Więc jest jeszcze trochę pracy nad tym. Chociaż myślę, że to nie powinno przeszkadzać w ogólnym odbiorze tego tytułu. Całkiem szybko nauczyliśmy się latać, ale nie było to takie proste przy pierwszych ruchach. Taki szpan przed kolegami. Jedyny problem, że tu ani kolegów, ani koleżanek nie mamy. Tak ten świat po burzy trochę smutny się zrobił. Że warto trzymać się kanionów, czy nieco bliżej ziemi, bo... O! Czyżby tam ktoś był? Tak byśmy przyspieszali wtedy. No my bardziej kruk, ale... psychicznie to chyba teraz zamienimy się w srokę, patrząc na to, co widać na horyzoncie. Hold? My nie jesteśmy światem, żeby... Hold on. No dobrze. Nie wiem, na tą usiadł. Zobaczył, czy da radę. Sprawdźmy też jej samo otoczenie. No i to jest właśnie to, co uwielbiam w tych grach. Czegoś, czego nie da się zobaczyć w AAA produkcjach. To całe otoczenie, wizja. Specyficzna grafika. Proszę bardzo. Jakbym krukiem od zawsze był. Przyjaciele, poczekajcie. Co istotne, sam mechanizm, który użyliśmy, być może właśnie nawiązuje do tytułu. Wayne, jeżeli dobrze gdzieś w głowie się układa, wiatrowskaz, coś w tych klimatach. Zobaczymy. Mam wrażenie, że tam znajomi lecą w okolice czegoś większego, a... prawdopodobnie rozmiar ma znaczenie. Ja wiem, jeszcze gdzieś tu jedną nogą w larym. To ustawić chyba już nie będzie tak łatwo. Być może też i tu zaczynają się wspomniane wcześniej zagadki. Chciałbym usiąść na czymś. O! Coś nas wzywa.
A myślałem, że omalujemy ten świat z przyjaciółmi. Choć prawdopodobnie muszą poczekać. Czyżby kolejne... O, na szczęście nie będziemy tu sami. Jak rozumiem, potrzebujemy do pomocy innych. Pytanie, czy inne ptaki, które się tu znajdują, to również ludzie, coś na zasadzie jak my, całkiem niedawno. W ogóle wygląda to jak miejsce, w którym byśmy mogli niebawem stanąć nogą. Na to też liczę. Ponieważ same zagadki właśnie mają, czy też i opowieść, skupiać się zarówno na podróży w postaci tutaj drobiu, tak jak się znaleźliśmy, ale również i małego chłopca. No dobrze, jednak tego nie ominiemy, ale być może potrzebowaliśmy więcej przyjaciół, aby cokolwiek zrobić z tym wielkim wiatrowskazem. A może zbyt dużą uwagę na nim skupię? Powinniśmy szukać czegoś na dole. Świat wydaje się naprawdę duży. Zastanawia mnie to coś, co się kryje wewnątrz. No. Stabilnie. Chciałbym wierzyć, że za tym kryje się coś więcej, ale przypuszczam, że jeszcze nie na ten moment. Być może mamy znaleźć więcej przyjaciół. Być może te skrzydła całego mechanizmu oznaczają kierunki świata, które powinniśmy się udać, żeby znaleźć takich jak my. Trzeba też pamiętać, że to jest właśnie tytuł mocno nastawiony na eksplorację, poznawanie świata, odkrywanie pewnego sekretu. No i właśnie, dojście do tego, co tu się stało, czy też interpretacja jakichś własnych doświadczeń. Trochę kojarzy mi się był swego czasu tytuł, może nietypowo z tym, ale też taki z szeroką możliwością interpretacji The Path, gdzie wcielaliśmy się w 7 czerwonych kapturków, dość dziwnie to brzmi, no i wyruszaliśmy na ścieżkę do babci. Cały problem polegał na tym, że z tej ścieżki no, wiele rzeczy zachęcało, żeby zboczyć, no, a jak zeszło się do lasu, no, to już powrotu nie było. No i właśnie, interpretacja tego tutaj dzieła była różna. Jedni traktowali to jako nawiązanie do grzechów, inni do okresu dojrzewania, albo też i do wychowania dzieci. I prawdopodobnie tutaj możliwości będzie sporo. No cześć koledze, potrzebujemy więcej wiatru, o właśnie. My w ten sposób chyba... mówiąc prostym językiem... bo jestem prostym krukiem i nic co krócze nie jest mi obce, my w ten sposób generujemy wiatr, dzięki któremu być może ten główny mechanizm docelowo, no właśnie, rozrusza się, wypuści kulkę ze środka, czy jeszcze cokolwiek innego zrobi. Zobaczmy w tej okolicy, czy coś się świeci. Chyba w takim razie najłatwiej by było szukać punktów docelowych poprzez wzniesienie się niczym Ikar powietrze i szukanie błyskotek. Ale my przelecieliśmy kawał drogi. Jeszcze zobaczmy, co tam się kryje. I chyba musimy wracać.
Chciałby się rzec, nasi to byli, ale nic na to nie wskazuje. Lecimy. Tu zgrzeszę po raz kolejny i przeniosę nas w okolice tego wielkiego urządzenia, choć tak naprawdę to powinniśmy tu cały czas trzymać się jednego ujęcia, bez żadnych cięć, ale chciałbym pokazać też trochę innych możliwości tego tytułu. Jeszcze wracając do naszego miejsca docelowego, coś jeszcze dawało nam tu znaki po drodze. No sam świat, jaki mijamy, nie wygląda jak stworzony w całości przez matkę naturę. Tylko kto tu wcześniej istniał? Jak? Nie ukrywam, że sam zdecydowanie przysiądę nad tym tytułem. Chętnie przejdę go w całości, żeby właśnie dowiedzieć się, jaka tajemnica tu jest skrywana za tym wszystkim. Rzadko kiedy jest tak, że coś wzbudza tak bardzo mocno ciekawość, że aż trudno nie dążyć do samego końca. Wracając jeszcze w okolice ruin, gdzie stwierdziłem, że naszych tu nie było, udało się trafić w takie dość nietypowe miejsce. O właśnie, coś nas tutaj prowadziło na dół. Choć nie wiem, czy to droga, którą powinniśmy już teraz gdziekolwiek się udać. Ale to jedyny punkt, gdzie coś jeszcze się świeciło, chociaż nie była to ta dmuchawa. O, a jednak... Chyba ze złej strony podeszliśmy do problemu, ale być może teraz... Zyskaliśmy już wystarczająco znajomych, by wracać do bazy, bo wydaje się to wręcz w jakiś sposób konieczne, żeby uruchomić wszystkie takie punkty, aby dowiedzieć się, co stanie się potem. No dobrze, więc zobaczmy, wróćmy, bo to nie jest powiedziane, że na pewno to już wszystkie miejsca, które powinniśmy zobaczyć. Tak jakby zrobiło się ciemniej. A co więcej, tak by chcieli też i nas posłuchać. Thank you.
czuję się, jakbyśmy słuchali utworu w wykonaniu Jean-Michel Jarre. To też mnie zawsze zastanawia, jak wygląda proces twórczy, czy też przekazywanie informacji między artystami. Ktoś tu odpowiada za historię, kto inny za grafikę, a do tego wszystkiego trzeba jeszcze stworzyć odpowiednią ścieżkę dźwiękową, żeby to wszystko dało razem ten niesłychany efekt. Patrząc też po achievementach, raczej nie jest to długa gra, no i pewnie też nie stworzona dla każdego. Wymaga trochę cierpliwości, nie ma tutaj akcji. Co osoby z ADHD? No, co najwyżej mogą potraktować ją jako terapię. Ale za to ci, co szukają tajemnic... No to na pewno mają co tu odkrywać. Przyznam, że zastanawiam się, czy może nie nagrać w całości tej gry, po prostu przyodziewając to wszystko w naprawdę skromny komentarz z mojej strony. Ale w tym miejscu chyba przyjdzie nam też i się pożegnać, a więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!